Dzień dobry, Edi Pyrek, Układ Otwarty. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest facet, który od kilkunastu lat zajmuje się marketingiem, wymyślał ogromne kampanie, doradzał, ale potem, w momencie kiedy na rynek wesz, weszły narzędzia AI, przeżył swego rodzaju transformację i zaczął inaczej postrzegać zarówno marketing, jak i całą komunikację. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Robert Wójcik. Zapraszam. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. e v Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dzień dobry, dzisiaj moimi Państwa gościem jest Robert Wójcik. człowiek wielu talentów. Z jednej strony biznes, z drugiej strony marketing, a z trzeciej, ale może przede wszystkim AI. Robert, kim jesteś? Kim mhm. jest? Robert wójcik? Robert wójcik czy ja, żeby nie mówić o sobie w trzeciej osobie. A to byłoby interesujące. Są takie osoby podobno i podobno jest to jakiś spektrum czegoś. Czyś o tym porozmawiać? <noise> Sami, sam ocenisz i, i, i goście, i osoby, które będą nas oglądały i słuchały, ocenią, czy czy tak może być. Natomiast e, jestem AI guy, jestem człowiekiem e, AI, e, dlatego że owszem, mam 12-letni marketingowy background e, i pracowałem jako kreatywny stratek od innowacji w, w dużych agencjach sieciowych, w domach mediowych. Pracowałem z biznesem, więc tak naprawdę i tak marketing uważam za jedną z szerszych części biznesu, marketing i sprzedaż. Dlatego od kiedy AI tak naprawdę weszło przebojem szczególnie do, do marketingu, to biorąc pod uwagę mój background, głównie zajmuje się ewangelizacją, edukacją, inspirowaniem szeroko pojętego marketingu na temat możliwości, szans, ale także zagrożeń z AI. Natomiast jako niezależny konsultant od AI... Ja mam takie podejście, że AI wyrażone dużymi modelami językowymi, tak naprawdę jest językiem uniwersalnym, który będzie już zaczął burzyć silosy. Dlatego tak naprawdę I mam fajny benchmark marketingowy, agencyjny, natomiast nie ograniczam się i potrafię doradzić. Jak korzystać z dobrodziejstw AI w y, szeroko w biznesie, niezależnie od branży, niezależnie od departamentu, który się pre, reprezentuje w dużej organizacji? Super, powiedz mi, bo, bo zajmujesz się AI. Nazywają cię często ambasadorem AI. Hmm. Co z Twojego doświadczenia, z Twojej obserwacji, co się tak naprawdę teraz stało? W ciągu ostatnich, realnie rzecz biorąc, kilku miesięcy, od mniej więcej marca, przechodzimy przez praktycznie, biorąc, ogromną rewolucję związaną z GPT-4, ale nie tylko rewolucję technologiczną, ale także rewolucję w głowach ludzi, w innym postrzeganiu. Więc ty zajmujesz się marketingiem, zajmujesz się AI, zajmujesz się obserwacją ludzi. Jak widzisz to, co się zadziało? E, zanim dojdziemy do marca, właściwie nawet przy omu e, roku. I o, ja bym powiedział, że teraz 30 listopada tego roku mieliśmy okrągłą, okrągłą rocznicę. E, Chciałbym powiedzieć wybuchu, ale jest to takie słowo już nacechowane, wielkiego boom wokół czata GPT, o którym też wspomniałeś. Natomiast ja obserwuję w takim lekkim uśmieniu, ja byłem AI ready, tak o sobie mówię, od 2018 roku, kiedy tam pierwszy raz zatknąłem się na różnych wydarzeniach z machine learning, z dużymi modelami językowymi, z połączeniem AI z robotyką. Wtedy wydawało mi się, to jakby jednak pięć lat temu było, wtedy mi się wydawało, że to wszystko jest czarna magia, ale gdzieś pod skórą, jako człowiek, którego ciągnie zawsze do technologicznego rozwiązywania problemów biznesowych, czułem, że no to, ja nawet jeśli tego jeszcze nie rozumiem, to, to widzę, że to bardzo dużo zmieni. No i wydarzył się i, pod, I wydarzył się listopad, natomiast jeszcze tak naprawdę w połowie zeszłego roku, bo to nie jest tak, że tak jak wszyscy rzuciłem się w, pod koniec zeszłego roku na, na to, że chcę ewangelizować i być ambasadorem AI w biznesie. Ja zacząłem się już bardzo aktywnie bawić w połowie zeszłego roku. Powód rozpoczęcia takiej praktycznej zabawy z narzędziami od OpenAI czy z ChatGPT, ale przede wszystkim z DALI-I, czyli z tym mechanizmem, który teraz już jest naturalny. Tekst, to image. E, robiłem pierwsze obrazy, które były prezentami dla moich znajomych, e, na pół roku przed tym, jak tak naprawdę cały ten bas eksplodował. I, mm, i tak naprawdę, i, i, i dlatego mam taki pół, półtora roczny, myślę, m, horyzont do mhm. oceny tego, co, m, co w ogóle się wydarzyło, tak? I, 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 I gdzie jest to rewolucją, a gdzie jest być może ewolucją, bo tak, tak, tak też jest. E, więc. E, Paleta emocji, która pojawia się, pojawiała się u mnie, ale także pojawiała się u moich odbiorców, kiedy występowałem, opowiadałem o tym, co się dzieje, mhm. jak należy być na to przygotowanym. Albo staram się głównie, przede wszystkim przygotowywać na, na to właśnie biznes, co się dzieje i mówić, jak wykorzystywać te najlepsze szanse i unikać zagrożeń. To mamy tak. Mieliśmy od wielkiego wielkiego takiego. Niedowierzania mieszającego się z euforią, jak e, szczególnie w mojej bańce marketingowej ludzie zaczęli korzystać z czata GPT i a, okazało się, że można bardzo bliskotliwie i po ludzku rozmawiać z maszyną, z komputerem. Do tej pory o tym oglądaliśmy filmy. E, Odysseja fajnych... kosmiczna. jako kosmiczna, ale też her z mhm. Opinem Phoenixem, który zakochał się w systemie operacyjnym i to jest tak naprawdę melodramat poruszający bardzo, a on powstał wiele lat temu. Więc paleta była taka. Od Wow, do pś, to tylko Bayer. tu się nic nie mm -hmm. wydarzy. Po takie podejście, które ja, którego ja byłem zawsze gorącym orędownikiem, czyli takie z dziecięcą ciekawością, ale rozwagą dorosłego, i odwagą obojga. Mm -hmm. Więc tu naprawdę było szeroko. I to, jak te emocje u tych samych ludzi, bo spotykałem się z nimi na początku roku i teraz niedawno, szczególnie z mojej branży reklamowej, jak te emocje ewoluowały, to jest myślę, najlepszy Obraz. Ci, którzy czyli uważali, czyli to troszeczkę tak abyś tak, podszedł do kobiety, spotykasz dziewczynę w barze, mówię, wow! Następnie no, może nie jest taka, a potem idziecie na noc i mówisz, jednak może coś z tego będzie. Czyli teraz jesteś w momencie, jeżeli dobrze rozumiem, po tym, jak się już przespaliście z tą piękną laską w barze, i dochodzisz do wniosku, że może coś z tej relacji będzie. Jak teraz widzisz po tych półtorej rocznym rance, przesypianiu się, wykorzystaniu tej biednej dziewczyny, spotkanej w knajpie, jak to widzisz? Widzę, że prędzej ona nas wykorzysta. Muszę bardzo uważać teraz słowa na, na tak zadane pytanie. Jeśli moja ukochana będzie to oglądała, to muszę naprawdę. Także dziękuję bardzo. Fakowałeś mnie na, na minę. Na minę. Ja Natomiast nie, postrzewam. rzeczywiście, jakby jak teraz... Czy... To co, moje postrzeganie, po prostu, ja nabrałem dojrzałości w ocenianiu tego, co się dzieje. Wskoczyłem głębiej, bo tak naprawdę na początku roku bazowałem głównie na wiedzy zagranicznej, bo, 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 bo jednak stamtąd trzeba było czerpać aktualną, wiarygodną wiedzę na temat mm. tego, co się dzieje. Było masa, była masa kontentów w mediach społecznościowych, która. Prześlizgiwała się po temacie, i każdy youtuber i, i, i osoba, którą w jakiś sposób śledziłem, o każdym nowym narzędziu wyrażała się mind blowing, understanding, taka, że to w ogóle wow. A potem, jak ja brałem na warsztat takie narzędzie, które on pokazywał na wersji demo, okazało się, że jednak to nie takie wow, że, że jednak wiele rzeczy nie działa, często są waitlisty, więc, więc po tym okresie teraz. I po wielu, tak naprawdę, wystąpieniach na temat AI, które mam za sobą jako, jako, jako występujący, ale też po warsztatach z firmami, z dużymi korporacjami, potrafię to jakby ocenić w ten sposób: że jest to, jest to absolutna rewolucja. Myślę, że szczególnie w marketingu nadal wiele osób, podmiotów, właścicieli agencji, szefów marketingu nie docenia, albo nie doszacowuje tego, co to u nich zmieni A, i no. no... Co to zmieni, według ciebie? No bo znowu to jest, pamiętaj, że, że część jest z nas fachowcami, część jest z amatorami. Nie rozumiemy, zbliżamy się do świata, który trochę jest mind blowing, który zmienia naszą rzeczywistość, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Co według ciebie w marketingu jest właśnie taką rewolucją? Na co powinniśmy zwrócić wow. uwagę? Wow, od czego to zacząć? Mamy... Dnia na tą audycję? Dawa. Bo tyle trwają mniej więcej minimum warsztaty ze mną, kiedy, kiedy rozmawiam z szefami marketingu i przychodzimy. To zależy, jak zdefiniujemy sam marketing, bo ja bym chciał ewentualnie rzeczywiście, żebyśmy. Typu... On, on ma kilka warstw, mhm. jak cebula. Cytując, Reka. Jeśli spojrzeć na sam marketing i to, co AI zrobiło na poziomie takim. Osób reprezentujących marketing, czyli z jednej strony klienci działu marketingu, mhm. z drugiej strony cały świat agencyjny, który dostarcza mhm. kreatywne mhm. wartości i gdzieś na końcu przemysł kreatywny, czyli, czyli producenci. Czyli właśnie osoby, tak jak tutaj, my nagrywamy, tak, gadżetów, obrazów i, i też głosu, bo, bo na przykład, tak naprawdę, podcasty, my teraz nagrywamy podcast, ale już wiedziałbym, jak to zrobić, że teraz gadamy o tym, ale już mając nasz głos, próbki głosów i, i nasze facjaty, fantastyczne, byłbym w stanie, tak naprawdę, zmontować dowolny podcast w dowolnym języku, którego my nie nagraliśmy, po prostu napiszę tekst, odpowiednie narzędzie to przerobi i, i nie, bez wchodzenia ponownego tutaj do studia jest, jesteśmy w stanie porozmawiać na każdy dowolny temat, więc to są aż takie tak naprawdę zmiany, a z drugiej strony bardzo niski próg wejścia. Czyli w momencie, kiedy działu marketingu, bawiąc się, bo ta rewolucja idzie od dołu, mhm. bawiąc się, nawet jeśli mają bana na wykorzystywanie, choćby czarta GPT, czy, czy robienia obrazków do prezentacji w midjourney, bo to są takie dwa najgłośniejsze... Mhm. Narzędzia, to nawet jeśli nie mogą tego robić oficjalnie firmowo, to, to po prostu i tak się dzieje, oni tak tego korzystają. Bo jeśli nagle ktoś z działu marketingu jest w stanie, zamiast długo tworzyć brief dla agencji, czy taki dokument, na bazie którego yy, agencje odpowiadają odpowiednią ideą, kreatywną, taktyką komunikacyjną, marketingową, to tak naprawdę są w stanie teraz, jeśli by dobrze obudować taki dział marketingu mm. narzędziami i znaleźć tam ludzi, którzy mają do tego naturalny talent, to wiele rzeczy są w stanie zrobić, zanim zlecą to, albo zamiast zlecenia, co oznacza, że dla nich to są często o olbrzymie oszczędności czasu i, i, i pieniędzy, co powoduje, że to... Um, że z drugiej strony to uczestnik pod tytułem agencję musi być tego świadomy. Ja staram się od samego początku alarmować, szczególnie moich zaprzyjaźnionych agencje, że guys, naprawdę zobaczcie, to da się zrobić, to da się zrobić, to da się zrobić w sumie bez użycia Waszych ludzi. Więc, tak naprawdę, edukujcie się, edukujcie się jeszcze raz, edukujcie się. I mówisz, narzędzi. że z jednej strony, z Twojego punktu widzenia w marketingu, zmiana będzie dotyczyła organizacji firmy, będzie dotyczyła mm -hmm. tego, że ogromna ilość ludzi, którzy dotąd uważali, że są super kreatywni i niezastąpialni. I niezastąpialnie zastąpi ich sztuczna inteligencja. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego pytania. Bo kiedyś, jak popatrzysz na wszystkie te zmia momenty zmiany paradygmatów, jak wchodziła mm -hmm. rewolucja przemysłowa i tak, dalej, i tak dalej, to najczęściej ona dotyczyła tak zwanych niebieskich kołnierzyków. Mm -hmm. Czyli wchodziła rewolucja przemysłowa, zostawiała arystokrację, zostawiała inteligencję, ale czyściła tę klasę roboczą. A teraz, z tego co mówisz, ta rewolucja, która jest związana ze jajem, oznacza rewolucję dla białych kołnierzyków. Oznacza to, że tak naprawdę ci, którzy tam zapierdniczają w fabrykach, w ogrodach i tak dalej. Na razie mogą się czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi o swoją pracę, bo o wiele bardziej skomplikowane i droższe jest prowadzenie robotyki, kupi robotyki mm -hmm. niż kupienie software'u. Czyli mówisz mi, że przede wszystkim to jest rewolucja do, do, do białych kołnierzyków i przede wszystkim w marketingu ona spowoduje, że wykasuje dużą część najdroższych e, 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 pracowników, e, najbardziej kreatywnych, czujących się niezastąpieni i dzisiaj to, co kiedyś uznawaliśmy za rzecz typową dla człowieka, czyli naszą kreację. Już dzisiaj mi mówisz, że w tej kreacji lepszy jest, lepsza jest sztuczna inteligencja, lepszy jest algorytm niż człowiek? To jest właśnie moja bardzo niewdzięczna rola jako osoby wywodzącej się z agencji, że jednej, z jednej strony edukując firmę, biznes, jak mogą sobie często poradzić już sami, a z drugiej strony mając dużo sentyment i też przyjaciół w branży, Stoję, trochę jestem między motywacjami, bo jednym mówię, żeby się przygotowywali i przebudowywali swoje myślenie o tym, jak agencja może pracować, a, a biznesowi mówię, że w sumie do pewnego momentu mogą sobie teraz zacząć radzić i optymalizować koszty, czas. Ale mów, mówisz o, o zastąpieniu, bo to zastąpienie rzeczywiście pod kątem biznesowym, ale też etycznym. Ten temat się przewija od samego początku. Na początku mieliśmy totalny taki strach, i nawet w mediach mainstreamowych, w ogóle zwróćmy uwagę, takie małe wtrącenie że czy znasz jakąś inną technologię, taką dość specyficzną, jednak zaawansowaną, o której, y, która się pojawia, pojawiła w mediach mainstreamowych, w, w gazetach, e, w codziennych dziennikach, e, w, w portalach horyzontalnych, e, Onet, e, Interia, czy gdziekolwiek indziej, w wiadomościach? Nie. Więc jakby e, ja, odpowiadając na twoje pytanie, czy chcesz powiedzieć, że to zastąpi najlepszych, mam wrażenie, że najlepsi sobie poradzą, najlepsi z otwartymi głowami na to, co się dzieje, bo poradzą sobie, ale nie potrafią wiedzieć jak długo. To, w jakim tempie rozwinęła się ta technologia, szczególnie duże modele językowe i ich wykorzystanie w pracach marketingowych, kreatywnych, to, co się wydarzyło od momentu, kiedy ja naprawdę w to mocno wskoczyłem rok temu, do teraz, to jest turbo przepaść. Ja już znam agencje, które zrobiły pivot i z agencji typowo reklamowych stały się agencjami AI, full AI, ja to tak nazywam, tak naprawdę jest kilku wybitnych ludzi obudowanych dobrymi narzędziami mm -hmm. e, i robią dużo więcej, dużo szybciej i w tym trójkącie. Szybko, tanio, e, już nie pamiętam dokładnie, tak naprawdę w tej chwili da się zrobić. Szybko, tanio i dobrze. Tak, jakby doszedł faktor dobrze, bo zawsze były te żarty takie z tego trójkąta, tak, tak, tak. że jak szybko to, i, i tanio to niedobrze, prawda? A tu nagle się okazuje, że mamy całkowitą zmianę paradygmatu. E, więc e, i teraz, no, 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 to, czyli to, chcesz druga mi powiedzieć, rzeczę? że po raz pierwszy będę mógł pójść do agencji marketingowej i <laughs> powiedzieć im, i oni muszą mi odpowiedzieć, powiedzieć, to ja chcę dobrze, szybko i tanio, a oni powiedzą czy, czy bardzo dobrze, czy bardzo szybko. Yy, tak, tak, bo jakby to co jest, jakby ja pielęgnuję te, to podejście, to mm, bo są dwie drogi tak naprawdę. Albo można iść na ilość, albo można iść na jakość. AI, jeśli, do, jeśli dobrego utalentowanego, czy kreatywnego, czy stratega, e, czy marketingu, czy biznesu obudujesz dobrymi narzędziami, to zawsze będziesz miał efekt wybitny. Jak obudujesz powiedzmy stanowisko naukiego. juniorskie, tak, ale miał nadal będzie upgrade. Więc jakby jakość absolutnie idzie do, do góry, Nie, niezależnie od tego, na, jak, na jakim poziomie ktoś będzie cię obsługiwał. E, ale to, co na przykład jest. To co, a po takich przykładach, jak teraz podałeś, jakby jak ja rozmawiam z ludźmi, no to tak, przykład jest prosty, bo jeśli na przykład ktoś robi reklamę i w tej reklamie potrzebne są takie obrazki, storyboardy do tego, żeby klient sobie wyobraził, jak będą poszczególne klatki wyglądały. I, I to się rysuje. To się często, to się do tej pory zlecało rysownikom, e, którzy po prostu robili to. Tak naprawdę i to, to, to się płaciło za ilość obrazków, za godziny, różnie, bo różne modele biznesowe. Natomiast coś, co teraz można było zrobić, nie wiem, w 10. E, godzin e, i na, na smarowaniu wielu obrazków można zrobić w godzinę i potem tylko multiplikować, więc tu się to zmieni. Wspomniałeś o, wspomniałeś o tym, że ta rewolucja się przesunęła z tych takich e, rzemieślników tak. na, na białe kołnierzyki. E, absolutnie tak. E, e, ja nawet ostatnio żartuję, na, jak, jak rozmawiałem właśnie z, z, mój, z biznesem, który, który szkole, że jeśli coś mam, takie jest pytanie, Robert, to doroś nam, co zrobić, skoro to jest taka rewolucja. Mówię, Przypomnijcie się, co, przypomnijcie sobie, co lubiliście robić, co chcieliście robić, może macie ogrody, róbcie dla przyjemności też, ale rozwijajcie sobie te zainteresowania, które są kraftowe, manualne, bo, tak jak wspomniałeś, robotyka będzie najpóźniej, bo jest najdroższa. Czyli rozumiem, że, że, że jeżeli chodzi o AI w marketingu, to jedno z Twoich głównych porad do ludzi z firm marketingowych, to jest panowie. I panie. I panie, weźcie się za stolarkę, za ogrodnictwo, <laughs> róbcie sobie inne rzeczy, bo prawdopodobnie w najbliższej przyszłości wasz e, e, w, w, zostaniecie w dużym stopniu, prawie całkowicie, zastąpieni przez maszyny, bo niedługo ja już nie będę mieć, już dzisiaj nie potrzebuję mieć zdolności graficznych i tak dalej. Wystarczy, że mm. zrobię dobrego spicza, e, e, zadam dobre pytania i AI wyprodukuje mi lepiej, niż bym zrobiła to najlepsza agencja marketingowa i będzie to powtarzała. I powtarzała i reperowała i naprawiała tyle razy, ile będę chciał i nie będę musiał ich płacić. Yy, szczęśliwie dla tych osób, yy, yy, znaczy tak, nie zmusił mnie do powiedzenia, że ja i zastąpi kreatywnych, <grym> choć jest wiele osób, które uważają, że to jest perspektywa kilku lat. A inni, że w ogóle jeszcze szybciej. Natomiast szczęśliwie dla, dla, dla tej branży, i ja już wiem, bo, bo widzę to po swoich przesiołach, że zawsze od tego takiego marketingowego zgiełku i biznesu oni uciekali w jakieś swoje kraftowe hobby. Jedni stolarka, o której mówisz, mam znajomych, którzy robią piękne meble z drewna. A oprócz tego są wybitnymi i kreatywnymi. No, ale to jakby ten, ten artystyczna dusza musi gdzieś znaleźć ujście, kiedy po prostu na co dzień się odpowiada na zapytania biznesowe gdzieś musisz mieć to coś namacalnego, to tworzywo. Więc, 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 jakby tu jest o tyle łatwo, że, 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 że oni tak się interesują wieloma rzeczami poza tym. A już tak ostatecznie, z zastąpieniem, ja nadal uważam, że są dwie, są dwie jakby opinie, które się pojawiają w rozmowach, które, które mhm. przeprowadzam. Jedna jest taka, że zostanie, nie wiem, wycięty ten najniższy level, bo po prostu teraz narzędzia zrobią to szybciej i lepiej i zostanie średni i wysoki. A, a druga, to chyba ta najbardziej, tak, do, której, do której mi jest blisko, że środkowy zostanie gdzieś wycięty, bo i zostaną wybitni, którzy mm -hmm. będą potrzebowali tych, powiedzmy, nazwijmy to juniorów mm -hmm. początkujących, żeby pomogli im dostarczać natomiast te wybitne jednostki w branży marketingowej, wiedząc o co chcą zapytać, co można wyciągnąć z tych narzędzi, jeśli ktoś tam pogrzebie, no to będą po prostu to, to zlecać. Więc... Prawda jest taka, że gdybyś mnie to zapytał kilka miesięcy temu, odpowiedziałbym inaczej i myślę, że za kilka miesięcy odpowiem jeszcze inaczej, bo tempo rozwoju i szczególnie wykorzystania dużych modeli językowych i szczególnie właśnie w obrazku i wideo, ale też w audio, no powoduje, że ciężko jest cokolwiek przewidywać. To jest absolutnie niesamowite, że mamy technologię, którą, tak, nie porównują do pojawienia się internetu, Inni porównują do w ogóle pojawienia się elektryczności, czyli jeszcze poważniej. A, I tak naprawdę brakuje chyba kogoś i, i, i jeśli ktoś powie jednoznacznie, co się stanie z biznesem, z marketingiem dzięki lub przez AI, trzeba zamiennie używać, to, to uznam, że, że, że ciężko umie wierzyć takiej osobie, bo tego się nie da przewidzieć. Absolutnie. Z dnia na dzień. Wczoraj, wczoraj, bo przez wczoraj pojawił się nowy język, nowy ChatGPT, ale tym razem od firmy Google. Gemini się nazywa. Też multimodalny, taki język, multimodalny oznacza, że w, na tej stronie, w tym interfejsie możesz poprosić o rysunek, o, o, o analizę wideo, możesz rozmawiasz jak no absolutnie jakby człowiekiem. I, i to się pojawiło, i bez jak większych zapowiedzi to się pojawiło. Inne firmy potężne z Big Techu pracują nad swoimi modelami językowymi, także tempo rozwoju to rośnie w tempie wykładniczym. Tempo, tempo jest wykładnicze, więc jakby to jest absolutnie. Wszystkie te predykcje. W, w, w moim coś... świecie predykcje Gartnera zawsze były taką. Uh -huh. e, e, taki instytut Gartnera zawsze robił predykcje innowacji e, i ja widzę, jak e, wszystkie predykcje z początku roku można wrzucać do śmieci, bo po prostu nawet taki wybitny instytut, który zajmuje się futurologią w biznesie, nie jest w stanie tego przewidzieć. Czyli tak naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, chcesz mi powiedzieć, że z Twojego punktu widzenia, z punktu widzenia Twojej, twojej dziedziny, marketingu no i, i łączenia tego z biznesem, z reklamą i tak dalej, tak naprawdę teraz się tylko bawimy. Dużo gadamy, dużo skaczemy, udajemy, że coś wiemy, żeby nie pokazać, że tak naprawdę nie mamy pojęcia, co się za chwilę zadzieje. Wykonujemy dużo różnych działań, tylko po to, żeby przetrwać. Tak jak facet, który nie potrafi pływać i zaczyna machać łapami, żeby zrobić tylko wszystko, żeby nie utonąć. Ale w rzeczywistości czekamy na taki dziwny moment, kiedy nagle ktoś albo wyłączy światło, albo włączy światło, albo nam pokaże, co się dzieje, albo nam wytłumaczą, albo dojdzie do całkowitej rewolucji. Inaczej mówiąc, jesteśmy w sytuacji, kiedy nic nie wiemy a jako, że nie wiemy, jaka będzie jutro, nie wiemy, co dzisiaj robić. Czyli to, co ty robisz, to, co robią wszyscy inni, to jest udawanie, że wiemy. Aha, jak teraz odpowiedzieć na to pytanie. E, inaczej, e, z tym tonięciem to jest świetna analogia, bo ja mam zawsze w swoich prezentacjach na, zaraz na początku slajd z ręką wyciągniętą na środku oczu. o ratunek, bo ja sam, podchodzi e, jakościowo do edukacji ludzi w temacie AI, muszę przyjmować taką ilość wiedzy, i analizować taką ilość narzędzi, które się pojawiają, że czasem się czuję, jakbym tonął. Bo tak naprawdę w samym marcu, czyli ten największy boom, w marketing pojawiło się ponad tysiąc narzędzi AI marketingowych. Od takich ponad tysiąc. I jakby ta liczba potem nie malała. Jedne, były, jedne się rozwijały, inne po prostu okazywały się wydmuszkami, zwykłymi nakładkami na ChatGPT, więc. Ale jakby są rzeczywiście osoby, które udają. Ja myślę właśnie, jak zobaczyłem pierwszy raz, e, że wielu, jak to nazywam kaznodziejów AI, e, szczególnie w marketingu, e, mówi, jak to wszystko działa. Potem się okazuje, że ćwiczą to na domówkach i jak człowiek chce naprawdę coś uczciwie zrobić z takim narzędziem, to nie jest takie hop -siup. więc e, ja robię wszystko, żeby właśnie takich udających, że coś mm -hmm. wiedzą, eliminować z rynku poprzez jakość, którą ja daję, ja nie, nie mogę i nigdy nie powiem pewnie już o sobie, że wiem wszystko o i szczególnie o AI w marketingu, raz, że tempo, dwa, że to, to te zmiany są bardzo Mocne. Rewolucyjne. Rewolucyjne, tak, i jak tak naprawdę my płyniemy. Jak, to, co, to, co staram się robić ja i to, co rekomenduję osobom, które zderzają się na mm -hmm. moich warsztatach, czy, czy po moich mowach z olbrzymią dawką wiedzy, którą, na którą często nie byli gotowi, to po prostu mówię, e, nadal nie jest za późno, żeby wskoczyć do nawet tego nie, nie pociągu, tylko do tej rakiety, e, więc to namawiam na otwartość. Na jednak obserwowanie kilku źródeł wiedzy, żeby właśnie być na bieżąco. Jedyne, co możemy robić, to surfować na tej fali, i to jest fala tsunami. Dobra, ale jeżeli teraz. <laughs> ale się... nadal da się, da, nadal da się na, tym, tym, na tym płynąć, zwróć uwagę też, że ta analogia z tsunami też nie jest przypadkiem, bo jeśli jest odpowiednie ostrzeżenie, to wszyscy są przygotowani i można się zabezpieczyć. Więc Czyli ja bardzo staram się... się zabezpieczać i edukować z tego, że teraz najważniejszą cechą jest umiejętność otwarty umysł i umiejętność adaptacji. Super. I właśnie do tego zmierzam. Chciałbym się dowiedzieć od ciebie, jakie według ciebie umiejętności albo setup intelektualny, mózgowy, mm. emocjonalny jest nam niezbędny do tego, żebyśmy się przygotowali do, do właśnie do, do nieznanego. Bo tutaj rozumiem, że obaj się zgadzamy, że jutro jest kompletnie nieprzewidywalne, nie, nie 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 że nie mamy pojęcia w żadnej dziedzinie, no, a przede wszystkim w marketingu, yy, co się będzie działo. Jak się możemy przygotować do nieznanego? Jak powinniśmy, co powinniśmy robić teraz? Czy są według ciebie, może, może oprócz tych, tego setupu emocjonalnego, intelektualnego i umysłowego, czy według ciebie są jakieś podstawowe narzędzia, albo podstawowa wiedza, podstawowe umiejętności, które musimy mieć, tak jak małe dziecko musi nauczyć się chodzić, czy nauczyć się czytać? Co według ciebie teraz jest czymś takim? Z, tak, jeśli spojrzeć na, na, na sam... Chcąc odpowiedzieć na to tak najbardziej wiarygodnie i ponadczasowo, bo tak jak mówiłem, coś, o czym rozmawiamy dzisiaj, może dlatego też ten, ta nasza rozmowa może się niektórym, którzy są już bardzo głęboko w AI w marketingu, wydać taka um, metafizyczna, ale uważam, że. E, Jedynie takie podejście ogólne i poprzez cechy właśnie, które musimy sobie pielęgnować, żeby być gotowi na to wszystko. To jest jedyny sposób na to, żeby o tym mówić uniwersalnie, bo jeśli teraz bym powiedział, że żeby być na bieżąco i żeby nie utonąć tym wszystkim, to musicie korzystać, musicie umieć koniecznie w to narzędzie, w to narzędzie, w to narzędzie, ale prawda jest taka, że wejdzie duży gracz, zrobi inne. I to o czym teraz powiem, jakby i za miesiąc to, ten podcast będzie nieaktualny. Więc fajnie, że mówisz o, o, o cechach, bo. Te cechy w tej chwili są najważniejsze. Ja w ogóle w tej chwili opracowuję taką metodykę swojej pracy z firmami, będę chciał tą transformację AI przeprowadzać w taki sposób Human-centric, że będziemy wychodzić od tego, żeby sprawdzać, jakie są kompetencje ludzkie w, w organizacji różnymi testami. Na przykład, testem Galupa, gdzie, gdzie wyciągane no tak, są talenty. te Czyli... talenty. Więc jakby i, i tak naprawdę myślę sobie, że. E, Najpierw to, co mógłbym poradzić, żeby w tym wszystkim nie utonąć, to to, żeby być bardziej świadomym swoich możliwości, swoich cech i być otwartym na to, co się zmienia, dlatego że warsztat i być może to, co robimy teraz, czy jako dyrektor marketingu, czy jako właściciel agencji, czy kreatywny od tekstu czy obrazków, czy nawet producent filmowy, może za chwileczkę zostać nam te narzędzie takie techniczne zabrane natomiast to, przez czym nas może to uratować i spowodować, że będziemy na to gotowi, to jest właśnie być otwartym, nie zaklinanie rzeczywistości, więc może łatwiej jest powiedzieć, czego nie robić. Super, bo... no, no, dawaj, I to lepsze jest właśnie to, że mówię guys, jakby przestańcie zaklinać rzeczywistość, to już nie są tylko błyskotliwe narzędzia, fantastyczne, to są ekosystemy, które w tej chwili, za chwilę będą w stanie same być może nawet od ciebie się uczyć, choć to już jest jakby, lecimy daleko, natomiast otwartość umysłu, chęć poznawania, no, otwartość na nowe technologie. Próg wejścia jest znikomy. No jaki jest próg wejścia do tego, żeby napisać zdanie w czasie GPT? Więc nie było takiej technologii, która miała taki niski próg wejścia i która jednocześnie tak rewolucjonizowała marketing i biznes. Więc e, otwartość, umiejętność adaptacji, to, to są dwa główne słowa, które przychodzą mi do głowy. Pewnie moglibyśmy to rozwinąć. Learning, ale... unlearning na przykład, no bo tutaj, bo jeżeli jest otwarty, jestem otwarty na, na nowe rzeczy, to mm. jednocześnie muszę mieć umiejętność kwestionowania swojej wiedzy, nie siedzieć w takim o, tak. poczuciu, kurna, ja wiem wszystko w ogóle, że... Nie, no wręcz, wręcz przeciwnie, muszę zakładać swoją omylność i brak kompetencji w danej dziedzinie, prawda? Czyli learning and To zresztą mm. formy Ekonomiczne w stwierdziło, że jedną z podstawowych teraz kompetencji przyszłości będzie właśnie learning i learning, umiejętność uczenia się i oduczania Oduczenia. się. Ja myślę, że każdy... Zwróćcie, zwróć, zwróć uwagę, zwróćcie drodzy uwagę, że na przykład pokolenie, które wchodzi teraz na rynek pracy, ono już nie będzie znało rynku pracy bez wsparcia narzędzi AI. E, gdzieś słyszałem takie opinie, że dzieciaki, które, zresztą to rynek pracy, jakby dzieciaki, które pierwszy raz będą miały kontakt ze smartfonami, z technologiami, e, to jest pokolenie, które nie będzie znało świata bez tego AI, tak jak na przykład Gen Zetka nie zna świata bez internetu, bez mediów społecznościowych, tylko Różnica jest taka, że tak, owszem, tamte technologie mają, tak jak media społecznościowe, swoje za uszami, ale to jest nadal gdzieś tam rozrywka i sposób na zarabianie pieniędzy, natomiast tu rozmawiamy o zupełnie innym wymiarze technologii. Czyli technologia, która e, 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 chyba, tak, mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że mamy teraz do, do, do czynienia z technologią która sama w sobie kreuje universe. Sama w sobie kreuje swój własny świat. I tak jak kiedyś my dostosowywaliśmy technologię do naszych potrzeb, ja mam wrażenie, że teraz technologia zmusza nas do dostosowania się do technologii. Bo kiedyś zobacz, kiedyś nie mówiłeś facetowi teraz słuchaj, dostosuj budowę swojego kręgosłupa i rąk do siekiery, bo siekiera tak musi wyglądać, tak będzie działała, tylko mówiliśmy to ja zrobię taką siekierę, żeby mi pasowała do ręki. A dzisiaj powoli to jest tak, że my jesteśmy zmuszeni przez AI, przez tą siekierę, żeby zmienić swoje podejście, zmienić swoją strukturę umysłową, intelektualną, swoje kompetencje. Czy tak nie jest troszeczkę? Że to jest, te, to jest technologia, która nas kreuje, a nie my kreujemy technologię. Y Odpowiadając najkrócej jak się da, tak jest. I nawet jak tutaj w Polsce przedstawiciele OpenAI przyjechali na, na spotkanie z studentami na Uniwersytecie Warszawskim e, i e, tam w ogóle jest taki wątek, że tam jest y, kilku Polaków w y, zarządzie OpenAI. Natomiast y, nie pamiętam, już, czy to powiedział Wojtek Zaręba, czy któryś, y, czy, czy, czy Sidor, ale oni powiedzieli, że są świadomi tego, że nie są do końca świadomi tego, w jakim kierunku y, to może pójść. I to jest coś, co. Daje do myślenia. Ja nie chciałbym, żeby ten podcast brzmiał jak jakieś straszenie, ale jakby twórcy nie potrafią do końca przewidzieć tempa rozwoju. I ja myślę, że analogia z siecią jest dobra, tylko jak zamienimy ją na piłę mechaniczną, albo tak naprawdę cały zestaw elektrycznych narzędzi do, do, do cięcia, bo, bo to jest coś, coś, coś takiego. Tutaj ja się zgadzam, że masz rację. Tam, ta, 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 ta metafora. E, e, czy analogia do, 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 do siekiery e, jest... E, grubo z, z, z Grubo ciosana, <laughs> dziękuję ci bardzo. Ale druga rzecz, bo to, to jest dla mnie ciekawe, e, e, bo kiedyś, zobacz, jak, jak patrzyliśmy na edukację, jak nas uczono, no nie? Bo jesteśmy, za przeproszeniem, stare... Mm. Mm. To, to jednak du, to, to był duży element był zapamiętywania, repetitorium et mater studiorum, cały czas to było takie istotne. Cały czas siedzieliśmy w tej tradycyjnej wiedzy, w tym co jest. Mój ojciec był, wiesz, drwalem, dziadek był drwalem, ja będę drwalem, mm -hmm. to było przekazywane. Mm -hmm. I, I jednak zwracaliśmy uwagę na te twarde kompetencje. Ty musisz to umieć. A teraz, nie, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, to co mówisz cały czas o, o, o kompetencjach przyszłości, umiejętnościach na przyszłość i umiejętnościach, które można wykorzystać w marketingu, to są wszystko umiejętności miękkie. To jest umiejętność otwarcia, to jest umiejętność stawiania odpowiednich pytań. Ja, ja, co więcej, ja nawet nie muszę rozumieć technologii, z której korzystam. Ja wystarczy, że mam jedną umiejętność odpowiedniego stawiania pytań i to za mnie załatwi. I teraz, jeżeli byś, chciałbym, żebyś na chwilę popatrzył się na, popatrzmy to z punktu widzenia no, futurologa i faceta troszeczkę otwartego bardziej na świat. Jak będzie wyglądał świat? W którym jedyną umiejętnością, którą będziemy potrzebowali, to jest umiejętność zadawania pytań. Kiedy będziemy otaczali się narzędziami, których nie będziemy potrafili nie tylko zrozumieć, ale sami naprawić. Ponieważ one będą potrafiły się same naprawić, bo one będą same siebie rozumiały. Lepiej niż my je rozumiemy. W świecie, w którym e, 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 dzieciak dwunastoletni, który będzie miał dostęp do, do narzędzi, będzie żył ze jajem, ze smartfonem, będzie lepszym marketerem niż szef BBDO, hmm. e, będzie szybciej, i pozdrawiamy szefa lepiej... BBDO, tak tak, pozdrawiamy, będzie szybciej i lepiej potrafił wyprodukować content. Czy nie boisz się tego? Co, co myślisz, czy ten świat według Ciebie jest realny, czy realny kiedy tacy ludzie jak ty, fachowcy, hmm. siwy z doświadczeniem Będą nie tylko niepotrzebni, ale będą szkodliwi, hmm. bo będą podchodzili do produktu z założeniem: ja wiem, jak to powinno wyglądać. A... Trochę opisałeś ten świat. Jak tak Cię słuchałem, kiedy opowiadałeś, i potem potrzebujesz potwierdzenia. Tak, jakby umiejętność zadawania pytań i dystans do swojego wiem lub nie wiem, to będzie bardzo ważne. Ja nigdy o sobie nie powiem, że wiem coś absolutnie w danej dziedzinie i liczę na to, że będąc w środku tego cyklonu, który się dzieje, decydując się na to świadomie, bo podjąłem decyzję świadomie, że zamierzam po prostu poświęcić się tutaj zawodowo kształtowaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest w tej chwili kształtowana przez AI i ja chcę iść pod rękę. Wracając do Twoich analogii e, e, związkowych, ja dawno występuję już po okresie za, zakochania. Jest to dojrzały związek, takie mam wrażenie, mój z AI. A i, e, i odpowiadając e, e, trochę na Twoje pytanie, a, ja, ja też mam takie poczucie, że e, wiesz, ja jestem w stanie w tej chwili czacie GPT od jego ostatniego update'u e, kilka tygodni temu. E, ja sobie stworzyłem drugiego ja, mojego, bo tam jest tak funkcja MyGPT w tej płatnej wersji gdzie po prostu odpowiednio budujesz sobie asystenta. Może kogo chcesz budujesz, eksperta z danej dziedziny. Możesz tam napakować masę książek, których nigdy nie będziesz miał czasu i dokumentów i artykułów, których nie będziesz miał nigdy czasu przeczytać, a on, a on doradzając tobie, zanim ty komuś doradzisz, jest w stanie ci jakby zrobić z tego wyciąg i, i, i podpowiedzieć. Więc tak naprawdę, e, użyłeś słowa, niepo, co pamiętałem, e, trochę niepotrzebne. Myślę, że zawsze będą potrzebni ludzie, którzy, jakby, ludzie jest dużo na świecie. Biznes, to są potężne ilości jakby firm. To będzie się zmieniać. Te, które będą padały, na przykład agencje, będą uważały nadal i zapierały, zaklinały rzeczywistość, zostaną wyparte przez te AI-driven, albo full AI. Więc e, tu się na pewno paradygmat świata marketingu się zmienia. E, natomiast zawsze wydaje mi się, wydaje mi się, e, osoby, które są w stanie Wyciągać z ludzi ile się da, ale w tym pozytywnym słowo znaczeniu, ja sobie robiłem test Galupa, więc wiem, że jedno z pięciu moich głównych scen jest to, że potrafię z ludzi wyciągnąć to, co w nich najlepsze. To może się okazać, że te miękkie skille, umiejętność kwestionowania rzeczywistości, zadawania odpowiednich pytań, szczególnie w rozmowach z, mod z dużymi modelami językowymi, które bazują na NLP, czyli Natural Language Processing, to, to, to będą rzeczy naturalne. Natomiast cały czas, jak mówię o tym, czy tobie, czy gdziekolwiek, łapię się na tym, dobra Robert, ale mówisz to z punktu widzenia takiego analogowego, ty no. masz cały czas analogowy mindset. Ja się łapię czasami na tym, że ja coś próbuję wy wykminić, analogowo się śmieję, starodawnie, klasycznie, e a potem mówię, Boże, po co ja tyle nad tym myślę? Przecież ja mogę pogadać z moim czatem GPT i się, zadając odpowiednie pytania, prosząc go o odpowiednie rzeczy, bo to jest ważne, żeby to nie było taka freestyle, mm -hmm. jestem w stanie znaleźć minutę odpowiedź, na którą ja właśnie się łapię na tym, że od godziny czegoś szukam w internecie. Więc jakby, Ale są te młode pokolenia, które już nie będą tak jak ja pierwsze co, myślały o tym, że o, idę tego wyszukać, nie wiem czegoś, to wyszukam. Zwróć uwagę, że w edukacji w pewnym momencie, największy, największe futurolozy, tuzy od edukacji mówili, że szkoła powinna się już dawno zmienić, bo z modelu na Słuchanie z modelu agregowania, zapamiętywania. Inf zapamiętywania informacji na wiedzę o tym, gdzie są źródła tych informacji. Taki był pewien taki switch, że ludzie, którzy podchodzą świadomie do edukacji, mówili, że ważniejsze jest to, żeby nie wykuć na pałę, tylko po prostu, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć wiedzę. W tej chwili nawet nie musisz wiedzieć, gdzie znaleźć wiedzę, musisz wiedzieć, jak zadać pytanie w jednym źródle. I dlatego ciężko, ja sam się łapię na tym, że czasami próbuję opadać o tych niesamowitych rzeczach w sposób trochę analogowy. I jest jeszcze jedna rzecz, która może całkowicie w perspektywie te pokolenia, które są teraz no, młode nam, powiedzmy, przed przednastoletnie, może być tak, że nawet nie dojdą do tego poziom, Do tego etapu rozkminki, czy robić tak, czy wrzucać do, do chat GPT, bo jest wielce prawdopodobne i widzę, że te duże modele językowe, czy, czy OpenAI, już w tej chwili jakby z większościowym udziałowcem Microsoftu, czy właśnie e, Google, czy Meta, która swój język robi, czy. Jest jeszcze Atropic, jest kilka takich dużych firm. Są przecież modele językowe z, z, z Dalekiego Wschodu, prawda? Ja, Falcony. Chiny, jakby, właśnie kilka dni temu słyszałem, że Chiny pierwszy raz swój, swój model językowy, taki chiński chat, GPT, wróciły na Githuba, żeby po prostu uwolnić, zrobić open source. Czyli e, może się okazać to, do czego dążę, że taka hiperpersonalizacja, że każdy będzie mógł mieć swojego buddy'ego, przyjaciela, asystenta wróćmy do biznesu, spowoduje, że, no właśnie, ciężko powiedzieć, co spowoduje, bo będziemy mogli mieć, ja już w tej chwili mogę się konsultować z takim drugim Robertem w moim komputerze, napchałem go sporą ilością wiedzy i się konsultuję czasami, ale to może dotyczyć rozrywki. Wiesz, jakby Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Netflix, który ma zaszyte mechanizmy rekomendacji oparte na modelach językowych, który potrafi ci podpowiedzieć piąty raz ten sam film, In, piątym innym obrazkiem, tylko dlatego, że cztery poprzednie do ciebie nie spowodowały, że kliknąłeś i nie zainteresowałeś się tym serialem. Więc e, w, w takich narzędziach te, 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 te modele już są, więc będzie w rozrywce, w edukacji. E, na pewno wiesz, bo, bo o tym się trochę mówi, jak się człowiek interesuje, też AI, że są startupy i potężne, już dojrzałe firmy, które opierają już w tej chwili naukę, czy to dorosłych, czy, czy młodzieży, na jakimś takim permanentnym feedbacku, przetwarzaniu danych real-time, czyli ty jest, uczysz się czegoś, a kamera z, z, z face recognition, z, z innymi funkcjami potrafi sprawdzić, czy ty dalej tak. Dalej, czy słuchasz mnie z zaciekawieniem, czy łapiesz, czy, czy nie łapisz, czy potrzebujesz oddechu, czy trzeba zmienić sposób. Więc jakby może się okazać, że każda dziedzina naszego życia, o, od e, rozrywki po, bardziej prozaiczne, od codziennych zakupów przez rozrywkę, edukację do jakichś takich poważnych zawodowych tematów, będzie po prostu obudowana asystentami. I teraz wydaje mi się, że dotarłeś też już do, do jednej, jedna rzecz przyszła mi do głowy, jak ciebie słuchałem, bo też powiedziałeś między słowami, że ten rynek marketingowy, który znamy do tego momentu, kiedy to była, powiedzmy, jeden przekaz do milionów ludzi, mniej więcej. No nie no, bo jak tam pięć reklamówek różnych wariantów puszczano, nie wiem, Coca-Coli, ona leciała w różnych miejscach, ale to była, powiedzmy, jedna historia dla miliardów. To teraz mamy miliard historii hmm. dla jednego człowieka. Teraz z tego, co słyszę, w przyszłością marketingu będzie taka praca ze jajem, żeby ten Twój osobisty asystent, Twój cyfrowy bliźniak, mhm. ten Robert 2.0, znając ciebie, znając Twoje potrzeby, tak konstruował do ciebie przekaz, żebyś kupił tą przysłowiową Coca-Colę czy mhm. kupił tego, tego przysłowiowego Porsche'a i będzie do ciebie mówiła twoim językiem. I ten twój język będzie kompletnie inny niż od mojego języka. A technologia pozwoli mi to, żeby siedząc obok siebie, ja będę miał w okularach i ty będziesz miał pewnie w okularach, będzie nam się wyświetlały reklamy, albo będziemy mieli jakieś w uchu słuchawki. Będziemy dostawali Inny przekaz możliwe, że będziemy oglądali ten sam film, ale każdy z nas będzie ten film znowu widział troszeczkę inaczej, ponieważ Ty będziesz chciał mieć film więcej bardziej śmieszny, a bardziej straszny, więc zaczniemy oglądać ten sam film, ale w pewnym momencie zakończenie tego filmu będzie różne w zależności od naszego poziomu emocjonalnego, ale naszych potrzeb. Zaczynając od tyłu yy, zabawne, za że mówisz o, ty, o różnych wersjach tej samej rozrywki, bo na razie chyba, na razie, na razie bez AI, ale wydarzenia sportowe, tak jak mecze, już można oglądać z trzema alternatywnymi komentarzami, za jedną zużoną, za drugą, lub obiektywnej. Eee, I to już jakby od wielu lat działa. Eee, potem idąc dalej, w twoje, głębiej w Twoje pytanie, e, że zamiast jednego przekazu do miliardów, będzie miliard poszczególnych przekazów do każdego człowieka z osobna. Eee, tak. To jest jedną z największych mocy dużych modeli językowych i wykorzystania ich w marketingu jest hiperpersonalizacja. Mówię hiper, dlatego że personalizacja w marketingu była już od dawna. Bo znowu, wtedy podzieliliśmy sobie marketing na nie wiem, tych, co potrzebują marketingu i tych, co tworzą e, kreatywne asety. Ale podział marketingu też może mieć na ten taki miękki i na taki sprzedażowy, tak zwany e-commerce. I tu automatyzacja procesów i. Tu mamy przy wyborach Cambridge Analytica i tak dalej, to były bardzo spersonalizowane. Tak. I to też jest, to jest marketing no, polityczny, Więc to też jest sprzedaż. Absolutnie, tak więc jakby w, w, w tym marketingu takim e, performanceowym, e, personalizacja już w tej chwili istniała i e, automatyzacja, tak samo w e, wszystkie firmy, które miały oparte, oparte swoją e, internetową reklamę na, na systemach Google Ads. Tam już e, silniki rekomendacji, e, zwróć uwagę, to, jak, jak, jak ci twój telefon gdzieś pomiędzy artykułami, które czytasz, jakbyś wyświetla turbo spersonalizowane. I z nasłuchu, o czym się nie mówi oficjalnie, czy z tego, co oglądałeś, natomiast to, to nadal ten poziom personalizacji, który jest teraz jest ułomny, bo czasami I ty, za tym już, stoi ty już coś. I za tym stoi człowiek, za całym konceptem już... na przykład strategii marketingowej, jak będziemy tą kole czy te Porsche sprzedawali. Tak, człowiek, tu już właśnie dlatego to chciałem powiedzieć, bo jeśli nas będą słuchać osoby, które zajmują się e, też e, tym marketingiem bardziej e-commerce e, online'owym, który już to, żeby nie było tak, że. No my już dawno robimy. Robert co to opowiadasz, u nas gdzieś tam już elementy AI były dawno? Tak były, natomiast nie były do tego stopnia, że gdyby ktoś miał odpowiednią teraz liczbę pieniędzy, to jest w stanie stworzyć twojego asystenta, takiego drugiego Roberta. I teraz pytanie, czy ten drugi mój Robert będzie odpowiadał na moje potrzeby i na przykład nie zaproponuje mi coli, bo wie, że powinienem się wziąć za siebie, i poćwiczyć, zaproponuje mi coś zdrowego i wtedy firma Coca-Cola, ma mur, którego nie przeskoczy, bo ja mam wytronowanego tak swojego badiego przyjaciela, który owszem, jak ja będę potrzebował coś szybko znaleźć, e, znaleźć. jak ja będę potrzebował szybko kupić, jesteśmy w studiu nagranym, dobre słuchawki, to ja o tym opowiadałem już w, w, w pierwszym kwartale tego roku, że jak się pojawił ChatGPT i on miał e, różne wtyczki, to pojawiły się wtyczki firm e, od płatności, że już nie musisz na przykład przeglądać wielu różnych serwisów z, of, z ofertami. E, zakupu różnych produktów, tylko masz jedną wtyczkę, która zczyta cały internet i zaproponuje ci te słuchawki w tej cenie, którą chcesz wydać, i mniej więcej w takiej jakości, jakiej potrzebujesz. Więc e, od, od, marketing się przesunie od personalizacji do, tur, do Turbo hyper i możemy złożyć kilku jeszcze innych rzeczy personalizacji. No i pytanie, jak sobie poradzą z tym Big Tech'i, czy będą tam wstrzykiwały, tak jak teraz nam wstrzykują po prostu oferty, kup klapki, kup coś tam, ty już kupiłeś, a nadal masz reklamy, to na pewno się zmieni, bo będzie taki w stanie, będą w stanie w czasie rzeczywistym reagować na to, że ty być może już poszedłeś za tą rekomendacją, już to kupiłeś, już tego nie potrzebujesz i ci już nie będą wkurzać. Czy, czy będą miały dostęp i wstrzykną tam element sprzedażowy, czy jednak twój przyjaciel będzie twoim buddym, i dobrym duszkiem, który na przykład pomoże ci, żebyś ten konsumpcję nic nie wpadał i nie kupował rzeczy, które po prostu ci kompulsywnie zostanie, zostaną podpowiedziane. A to jest ciekawe, bo ty tutaj dotknąłeś bardzo interesującej rzeczy, bo długowym mi przyszło, że może w przyszłości, powiedzmy, agencje marketingowe nie będą nastawione na obsługę wielkich korporacji czy, czy producentów, tylko będą nastawione na obsługę człowieka. Czyli na przykład ja będę miał swoją agencję marketingową, która dostanie dostęp do mojego bliźniaka cyfrowego, z informacją, co mm -hmm. bliźniak Ediego potrzebuje od życia. I następnie agencja marketingowa tak stworzy przekaz, tak stworzy, żebym ja dostawał te produkty. Inaczej będzie specjalne. Spe... raczej to będzie bardziej wyszukiwarka, która będzie używała na przykład narzędzi marketingowych na to, żeby mnie przekonać do tego, żebym przestał żłopać kole i jeść jakieś hamburgery, a zaczął się Odżywiać zdrowo. Czyli wyobraź sobie sytuację, polećmy sobie science fiction, wyobraź sobie sytuację, kiedy zatrudniasz te przysłowiowe BDO, do tego, żeby zadbało o Twój stan fizyczny, psychiczny. Czyli mm. robisz wszystkie testy, wychodzi ci, że powinieneś jeść to i to i to, tylko masz problem z tym, bo masz kiepskie nawyki. Albo na przykład no, wolisz kole od wody i agencja marketingowa ma przy, przygotować przy pomocy AI dla Ciebie taki przekaz, żeby namówić się do Ciebie, żebyś zmienił swoje zachowania mm. zakupowe i konsumpcyjne. I zaczął się zdrowie odżywiać. Czy myślałeś o tego rodzaju rewolucji w ogóle? Takiej. Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to. to aha, okej. Okay. Um, wszystko zależy od danych. Jak wiesz, nie ma dobrego AI, niezależnie czy w marketingu, gdziekolwiek, bez zasilania tych algorytmów do, dobrymi danymi. Więc, a ochrona danych to dla odmiany naszych osobowych. Jakikolwiek danych, które są w internecie, to jest obiekt w tej chwili największych naj, naj, naj dyskusji wokół, wokół poskramiania AI, czy to w Parlamencie Europejskim, czy, czy w Stanach. Więc, czy to będzie, biorąc pod uwagę, jakie jest, jaka jest jakaś determinacja instytucji, instytucji, które w jakimś stopniu starają się mieć nadzór nad AI, bo to, to myślę jest jakby średnio możliwe do osiągnięcia, nie mniej, starają się pilnować tych danych, więc być może. Agencje nie będą jednak starały się przebijać przez mur, bo być może nie będą miały odpowiednich danych, być może te dane będą miały tylko ja i one będą gdzieś mnie chroniły w moim drugim ja przed jakim, właśnie takim konsumpcjonizmem. Natomiast e, w, bardzo ciekawie w tym tygodniu słyszałem e, właśnie ze strony ludzi marketingów, ale też transformacji cyfrowej w branży finansowej i ubezpieczeniowej i E, już nie pamiętam szef transformacji, w którym banku, ale powiedział, że całe to customer experience, to doświadczanie nas jako konsumentów, tego, co nam firmy proponują, e, całkowicie może się zmienić i to będzie takie e, machine experience, że. Marketerzy i agencje będą próbowały, będą próbowały dogadać się z moją maszyną, którą ja sobie tworzę. Więc nie wiem, czy o to chodziło w Twoim pytaniu, ale, ale, ale są już takie głosy, że być może to, co do tej pory ta nasza ścieżka decyzyjna, ludzka, analogowa, celem do tej pory marketingu było tak naprawdę utrzymać się ze swoim produktem czy usługą na całej ścieżce decyzyjnej, skoczyć jak najwcześniej, zatriggerować cię, że tego potrzebujesz, być może ci przypomnieć lub wytworzyć taką potrzebę, potem cię zaangażować wokół tego produktu, potem ewentualnie trochę wyedukować z tego produktu. Cały ten lejek e, sprzedażowy, który do tej pory był, e, myślę, że tak można wrzucić, dlatego, że e, 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 i na każdym etapie prowadzicie różnymi kanałami. I tak, i do a, teraz, a teraz być może, właśnie to jest bardzo ciekawe, że właśnie taki machine experience, że maszyny marketingowe będą musiały się dogadać z moją maszyną, używam tutaj mocnych słów, ale po prostu tak, z moimi algorytmami, które ja sobie stworzę i takie będę chciał firewalla stworzyć, że będą musiały przekonać mojego czata GPT, żeby on im podsunął jakąś rekomendację. To jest, to jest niesamowity shift. Ale ja wiem, to jest w ogóle i... ab abstrakcja, jak jeszcze... o tym pomyślimy tak głębiej nawet, jak ja teraz mówię, to się zastanawiam, mówię, wow. I teraz jeszcze pomyśl, że na początku będzie właściwie tylko potrzebna firma, która produkuje towar, po drodze nie będzie potrzeba już całych agencji marketingowych, w dużym stopniu również ta, 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 ta funkcja, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, ta, 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 ta media, które żyją w dużym stopniu z reklamy, również jakby nie będzie to potrzebne, bo ta reklama będzie bezpośrednio docierała do Twojego bliźniaka cyfrowego. Ale pomyśl, będzie tylko, tylko producent, na końcu będzie odbiorca. Z czasem, dzięki coraz większym wejściu technologii i AI, z czasem rola producenta również będzie malała. Bo on wystarczy, że powie do swojego czata: do, wyprodukuj mi buty w takim, takim kolorze, maszyna sama to zrobi. Wydrukuje w 3D. Wydrukuje raz. w 3D, jednocześnie znajdziemy nie, niedługo prawdzi, prawdopodobnie całkowicie darmowe, bo w tym kierunku to idzie źródła energii która również będzie potem recycling, czyli te buty będą przerabiane przez, przez fabryki, przez AI z powrotem w produkt, czyli będzie właściwie na samym początku ktoś to powie, a chciałbym, żeby teraz były wyprodukowane różowe buty z takiego i z takiego materiału. Maszyna to zrobi, drony to przewiozą, po drodze dotrą do twojego bliźniaka cyfrowego, żeby cię przekonać i na samym końcu będziesz ty. Czyli możliwe, że w przyszłości Świat będzie wyglądał w ten sposób, że będzie jeden gruby kapitalista siedzący na samym początku, który mówi: A teraz zrobimy coś takiego z wykorzystaniem AI, i na drugim stopniu będzie siedział dru, jakiś drugi gruby facet, który po prostu już nie będzie miał siły na nic innego, i tylko będzie konsumował to, co mu wyprodukuje. Ten świat wygląda przerażająco stary. Wygląda przerażająco. Znam się, wiem, że łatwo z tobą popłynąć też w takie właśnie wizje bardzo futurystyczne. Szczęśliwie mamy sobie jeszcze etykę. Ktoś może się zaśmiać, że, że biznes etyka to połączenie biznesu i etyki to w jednym słowie, w jednym zdaniu to jest oksymoron. Niemniej, nie mniej, ja też nie przez dlatego zdecydowałem się współpracować z Fundacją GAIA Global AI Alliance, która z, zajmuje się szeroko pojętym etycznym AI, dlatego że Wszystkie mądre e, głowy, które jeszcze nie zaprzedały dłuższy Big Techom, e, bardzo mocno alarmują, że to wszystko, co się dzieje, wymaga równie szybkiego e, i mądrego rozważania na temat e, etyki tego, co się dzieje. Więc ty pokazałeś skrajną wersję konsumpcjonizmu, która nie potrafię zaprzeczyć, że tak może się nie wydarzyć. Natomiast jest to na tyle ponura wizja, że myślę, że nawet ten gruby kapitalista nie chciałby tak funkcjonować. Choć może jeśli bym był grubym, bogatym multimiliarderem, który zarobił na tym, że wciskał ludziom rzeczy, których nie potrzebuje, to być może tak bym podszedł do tego. Natomiast ta wizja jest rzeczywiście trochę mroczna. Yy, mam, mam wrażenie, że w a ludziach jest... się obudziła, w ludziach się w ogóle obudziła, i w ludziach też biznesu, marketingu, taka właśnie, kiedy, kiedy w jednym takim wywodzie jesteś w stanie pokazać, do czego doprowadzi bezgraniczne zaufanie i, i, i wskoczenie, właściwie podążanie za rozwojem tej technologii, to w ludziach automatycznie budzi się wobec tego sprzeciw i, i tak naprawdę chęć obrony, ale nie walki, tylko takiego tego poprowadzenia, żeby to jednak nam bardziej pomagało. Dopóki można pomagało, a potem wrzucimy do tego pielenia grządek i robienia stolarki. Ale, ale jednak mimo wszystko, żeby to było, to, 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 to było etyczne od samego początku. Są różne wizje tego, jak można to etycznie prowadzić i ile w tym etyki w tym powinno być, a ile biznesu. Natomiast bardzo ważne jest to, że ta dyskusja od początku to nie jest tak jak z mediami społecznościowymi, że nagle po x latach. Zresztą. Po dekadzie, dopiero ktoś się budził, o Boże, media społecznościowe mogą niszczyć poczucie wartości młodych ludzi. Ta dyskusja jakby trwała, prawda? Tu, w momencie, kiedy, wesz, kiedy, kiedy przebojem weszły narzędzia AI, które mogą po prostu bardzo pomóc w marketingu, od razu idzie potężna, potężne lobby, ale w tym pozytywnym znaczeniu, żeby Podchodzi do tego tematu etycznie i żeby jednak e, biz, wykorzystywanie AI w biznesie było etyczne. Dlatego to, są, to, jest, to jest moja druga noga, która zawsze będzie mi przyświecać, żeby e, i dlatego też po tym chwilowym okresie zakochania w AI takiego e, bezgranicznego wow, e, bardzo szybko skupiłem się na tym, żeby, żeby, żeby przygotować ludzi biznes, ale także moich przyjaciół na to, co się dzieje, i od razu być też najbliżej tych ustaleń dotyczących etyki. To, słuchaj, będziemy musieli kończyć, ale myślę, że jeżeli pozwolisz, to pozwolę sobie, jeżeli pozwolisz, to ja sobie pozwolę. Więc... Zapytam Trata Dżukitizy, czy, ta czy ci pozwolisz. się, czy twój czy bliźniak cyfrowy pozwoli mojemu, to trochę, moja... moi ludzie tak. zadzwonią do twoich ludzi, ale pozwól, że podsumuję. E, e, z jednej strony w twojej wizji... Marketerzy powinni skupić się także na zdobywaniu umiejętności ręcznych, robutek, bo możliwe, że te technologiczne zmiany spowodują, że większość ludzi pracujących w marketingu straci swoją pracę. Druga rzecz, że prawdopodobnie marketing całkowicie się zmieni, poprzez to, że właśnie będziemy mieli te AI będzie coraz bardziej ingerowało w nasze życie, mhm. wpływało na nasze decyzje i będzie, i będzie wiedziało więcej o nas niż jakikolwiek najlepszy psycholog czy marketer. I trzecia rzecz, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest to, że to, co się powinniśmy teraz nauczyć, to przede wszystkim nauczyć się oduczać, być otwarci na te rzeczy, które się pojawiają, nauczyć się stawiać pytania, a nie robić to, co przedtem robiliśmy, czyli dawać szukać odpowiedzi. I kolejna rzecz, jeżeli nie zadbamy o element etyczny, element ludzki, element nie wiem, compassion na przykład tym wszystkim, to ten świat, to, 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 ta technologia się rozwali. Inaczej mówiąc, Większość ludzi, z tego co rozumiem, tak jak na to patrzy, wskakuje do tej rzeki AI, która po prostu tam już, powiedzmy od marca to wybuchła, no nie? ale, ale od, od długiego czasu płynie tak naprawdę właściwie chyba 2015 to zaczęło się tak bardzo ładnie zjeść. Czyli część ludzi płynie tą rzeką, wiedzą, że fantastyczne rzeczy się dzieją, szybciej pracuję, lepiej mogę zarabiać kasy, nie mając świadomości, że w pewnym momencie. To, że, że Będzie którym, wodospad. Że będzie wodospad, że człowiek, który płynie rzeką, nie kontroluje rzeki. Jeżeli chcemy skontrolować rzekę i chcemy mieć na to wpływ, to powinniśmy zacząć właśnie pracować nad tym elementami etycznymi. Tak? Tak, bo no rzekę, tak jak wiemy, można w jakiś sposób regulować. Super, to ta ostatnie słowo. Jak miałbyś jedną rzecz teraz poradzić ludziom od marketingu we jaju i hmm. pracującym z jajem, co byś powiedział? Jedno zdanie. Takie. Resume, takie. Memento mori trochę. Na pięknej płycie na nagrobnej marketingu w przyszłości. <laughs> to na, tym, na, tym, na tej płycie byłoby, tu spoczywał marketing, który nie zaczął na czas uczyć się z właściwego wykorzystywania AI. Czyli to co mógłbym, odwracając to, to chciałbym powiedzieć, że to co mogę polecić, to absolutne zainwestowanie, jak, jak te, te małe budżety, które były na R&D, na rozwój i na innowacje, zwiększyć i przede wszystkim wydać je najpierw na Edukację ludzi u siebie w organizacjach, edukację siebie, bo transformacja AI powinna się zaczynać od ludzi, od, tra od tej od transformacji człowieka. mindsetów, od człowieka. Jakby też dlatego ja jestem taki bardzo human-centric AI konsultant, bo dla mnie zawsze ludzie byli najważniejsi. Bardzo dziękuję dzisiaj. Moim i państwa gościem był Robert Wójcik, human-centric human marketing advisor. Może i tak Dziękuję być. bardzo. Dziękuję. Nagraj to. W blisko.